1570 rowerzystów wzięło udział w tegorocznej bicyklomanii. Trasę liczącą 30 km przejechali zarówno dorośli, jak też najmłodsi miłośnicy dwóch kółek. To już 14. edycja tej imprezy, która co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Trasa bicyklomanii 2019 liczyła 30 km, a jej uczestnicy podróżowali po malowniczych drogach powiatu dębickiego. Rowerowy rajd tradycyjnie rozpoczął się na Placu Solidarności w Dębicy, a następnie miłośnicy dwóch kółek przejechali m.in. przez Zawierzbie, Kozłów, Brzeźnicę, Paszczynę i Pustynię. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR rowerzyści podkreślali, że bicyklomania to doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Dobrze, jeszcze wytrwałem. Czy upał daje się we znaki? Nie tak bardzo. Co jest najważniejsze, żeby po prostu przejechać ten taki dystans 30-kilometrowy dla takiego człowieka, który na co dzień się rusza, ale jednak nie uprawia takiego sportu w jakiejś tam większej formie? Na pewno dobre nawodnienie i w trakcie jazdy też dbać o to, bo już jak człowiek się odwodni nawet przez chwileczkę przy jeździe, to potem już opada sił momentalnie. Strój też dużo daje, bo przewiewny jest. Dzisiaj pan startuje któryś raz z kolei, czy pierwszy? Czwarty. Tak. Jak trasa? Podoba się? Fajna, fajna. Znaczy zawsze mi się trasy podobały, każde. Bo to jednak jak więcej osób jedzie, to się czuje, to czuje się to, że jednak jest się w grupie. I tego powera, ducha tego sportu. Powera, tak. I dzisiaj pan sam jedzie, czy z rodziną? A tutaj, znajomych skrzyknąłem. Która impreza z kolei? Ja druga niestety, dopiero. Choć już jeżdżę troszeczkę dłużej, ale jakoś nie było wcześniej takiego, no nie wiem jakby to powiedzieć, chęci. No nie, chęci były, tylko no może nie było z kim się przywybrać, ani jak zebrać, żeby pojechać sobie. A teraz było bardzo fajnie. Drugi raz jadę i podoba mi się. A jak się jeździ w takiej dużej grupie? Czasami jest niebezpiecznie, zwłaszcza młodzież ma tam tendencję do wybryków, szybszej jazdy, czasami na jednym kole i tak dalej, ale nie, super jest, tak to jest jak w peletonie. Fajnie się jedzie, grupa jest porządna, można porozmawiać, spotkać się z kimś po latach nawet, nie? Także jest naprawdę fajnie, super sprawa. Samo to, że grupa taka duża jak dzisiaj, no w tamtym roku też chyba była nie mniejsza, może nawet większa, powoduje to, że no ludzie chcą tego, chcą jeździć, chcą się aktywnie troszeczkę poruszać. No mają taki przypuszczam, że czują większy zapał do tego, żeby właśnie, jeśli widzą kogoś innego, kto też właśnie ma jakiś zadatek do tej aktywności, no to chyba też chcę sam spróbować. No i myślę, że tak wiele osób to robi. Mi się bardzo podoba, jest bardzo ładna pogoda, bardzo fajny klimat. Jest jedyna okazja do roku, żeby przyjechać się w takiej dużej, licznej grupie. No i jest wiele takich pozytywnych wrażeń, osób, jest bardzo fajnie. A czy pod względem technicznym łatwo się jeździ, czy trudniej w takiej dużej grupie? Znaczy bardzo fajnie, tylko trzeba uważać na wszystkich. Pierwszy raz jesteśmy, córka nigdy poza Dębicę nie wyjeżdżała, więc jest przeszczęśliwa. To pierwsze osiągnięcie takie, także jest super. Trochę za gorąco, ale jest woda, chodzimy się. Będzie dobrze. W połowie trasy organizatorzy zaplanowali odpoczynek i zadbali o odpowiednie nawodnienie uczestników imprezy. Natomiast wszyscy, którzy ukończyli bicyklomanię 2019, mogli wziąć udział w pikniku zorganizowanym w sportowej stodole klubu Wisłoka Dębica. Zatem za nami kolejna udana impreza w naszym regionie, promująca zdrowy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół, rodziny i znajomych. I oby więcej takich pomysłów podczas tegorocznych wakacji.